Dzień dobry Państwu, 21 dzień września 2024 roku. Michał Kuckiewicz, witam i zapraszam na mecz Rekord Bielsko-Biała. Gwiazda Ruda Śląska. To jest nietypowe spotkanie z tego względu, że przełożone z grudnia. Wobec tego gramy 15. kolejkę Fogo Futsal Ekstraklasy. No i rozpoczynamy. Dosyć długi ten wstęp. Byliśmy cierpliwie na to, żeby w końcu piłka poszła w ruch. No i goście rozpoczęli. Szansa dla Rekordu. Podłącza się Gustavo Enrique. Ładnie teraz Rekord. No i broni znowu Paweł Mieszczanin. Przewraca się teraz Panesz, ale gramy dalej. Uderzenie gwiazdy to Bitka Słupek. No ratuje się teraz Rekord. Jeszcze został zablokowany. Drużyny. Gwiazdy, numer 70, teraz właśnie w walce z Mateusem, Pineda i Mateusz lepszy, ale świetnie, znowu bramkarz gwiazdy, rzutu wolnego, Mateus na lewą nogę szuka miejsca i znowu broni Mieszczanin, jeszcze dobitka, golkiper gwiazdy Rudy Śląskiej, piękna wrzutka, jest mały gol! Brawo na Rekordu za rozwiązanie w takiej prostej sytuacji. Kołaj Zastawnik, cieszy się z gola, oznaczony numerem 6. Finalnie Marek uderzał, zablokowany ten strzał Marka, jeszcze on przy piłce. Marek strzela. Zastawnik będzie polował na kolejne trafienie. No i właśnie realizuje się Rekord. Pojawia się Gustavo Enrique, on z wykorzystaniem Panesza, Panesz oddaje, no i mamy kolejny strzał. Katalończyk. Teraz ładnie Rekord, jak po sznurku piłka chodzi, jeszcze będzie szansa na uderzenie. W zasadzie tak wyglądało, ale te dwie minuty były takie, można powiedzieć, na wyczucie się. Do prawej strony jest uderzenie, z którym bez problemu radzi sobie Bartłomiej Nawrat. Na trybunach jest doping, więc adaptacja z nowym parkietem powinna przejść płynnie i tak właśnie też się dzieje, kapitalnie. Mateusz zagrywa lewą nogą do Marka, a ten wypełnia formalności. 2-0 dla Rekordu, bardzo ładna akcja. Pressing teraz się opłacił, rekordziści. Czy to będzie 3-0? Tak jest! I teraz trafia Ribeiro Ferreira, Mateusz. Ładna akcja od razu po zdobyciu drugiej bramki. Rekord rzuca kolejną. Dużo miejsca mamy mieszkania, ale też takich ciągłego ruchu. W rozmontowaniu defensywy gwiazdy. Jeszcze uderzenie, z którym radzi sobie nie bez problemów. Mieszczanin, więcej. Jeszcze poprawka będzie mieć dla Rekordu, trzy gwiazdy. No widzimy, jaka to jest przepaść i mamy czwarte trafienie. Michał Marek po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Znowu rzut rożny i znowu trafienie z pierwszej piłki. W tym spotkaniu chyba, jeżeli się nie mylę, dla gwiazdy. Tyle, że to jest woda na młynie, tu będzie sytuacja sam na sam. Zobaczmy i gol kapitalnie. Rozegrali tą akcję, Bielszczanie i to jest trafienie na 5-0. Gracze Rekordu, tak, jesteśmy pod polem karnym gwiazdy, no i na raty tutaj ratują się goście. Skwizek sędziego i to jest koniec pierwszej części tego meczu. 5-0 prowadzą gospodarze. Konrad Podobiński, 21, Bartosz Siadul, 70. Daniel Pineda i 89 Paweł Grzywaczewski. Trenerem Wiktor Grzywaczewski. Jest teraz uderzenie. Mały tęk nadzieję mieć na cokolwiek, jeżeli będzie to szybko brawa. Zaskoczenia. Wera gości. Rusza kontra gwiazdy. No ale to chciał za lekki do niego. Jeszcze taka ciekawa sytuacja. Gwiazda teraz ładnie, będzie szansa, no to powinna być bramka. Tak samo robić Przemyśl. Jest gol? Tak, jest bramka. Numer 6.
Dla rekordu ja tutaj wymieniam kolejną serię gier, a tymczasem rekord podwyższa swoje i tak wysokie prowadzenie. Erik Paneś. Rekordu. Jest siódma bramka. No i hat-trick Mikołaja Zastawnika. 1-0 dla rekordu. Dobrego podania. Z kolei rekord teraz. Teraz zyskało się na strzał z obu gwiazdy. Jest kilka spotkań, które zapowiadają się naprawdę ciekawie. Pewnie będą chcieli udowodnić uderzenie prosto właśnie w bramkę gwiazdy. Kolejne uderzenie, znowu blokuje bramkarz gości. Gwiazda teraz w kontrze. Zastawnik, nie mu dzisiaj wszystko wychodzi, świetna ta akcja. No ale też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Gwiazda dzisiaj mocno nie pojawił. Samo jak a mówić Podobiński, ale właśnie on przy piłce był. Jest uderzenie. Ale no nie jest w stanie powiedzieć na 100%, czy wszyscy zawodnicy otrzymali swoją szansę. Małek, numer 9 w gwieździe. Właśnie Małek i proszę, jest asysta. No i mamy trafienie Alcibara. Takie honorowe. Będziemy kończyć to spotkanie, jeżeli Seti wykorzysta ten przedłużony rzut karny. Zobaczmy. Seti i gol. Ładne uderzenie w okienko. Mamy 7-2, także brawa dla Gwiazdy. Super. I syrena kończąca ten mecz. 7-2 wygrywa rekord Bielsko-Biała z Gwiazdą Ruda Śląska.